Hala Majer, tuż obok Czorsztyna, na samym początku tego etapu. Po prostu coś cudownego. Nie mogę się napatrzeć. To jest coś tak absolutnie cudownego, to co się tutaj dzieje.
drodze do przełęczy Osice i tym samym żegnam się z tą przepiękną halą Majerz. Coś naprawdę cudownego. Lubań tam, na którym wczoraj byłem. Bye bye, hala Majerz. Muszę tu na pewno wrócić. Tatry coraz bardziej widoczne. A ja się kieruję w stronę przełęczy Trzy Kopce. 2,5 km. Przełęcz Osice. Ale się zrobił pienisko-tatrzański klimacik. Ósmy dzień wędrówki, jestem w lesie. Wyszedłem 8.30 z Czorsztyna i od razu ta hala Majerz, po prostu mistrzostwo świata, no. Przecudowna, klimatyczna, o poranku, w tej pogodzie pięknej, ale myślę, że w każdej pogodzie ona ma swój urok. Wyruszam z Czorsztyna, przeszedłem przez przełęcz Osice też. No i kieruję się teraz ku przełęczy Trzy Kopce. Ale nie po to, żeby zaczynać szlak Trzy Kopce Chochołów, tylko kierować się dalej niebieskim szlakiem ku Trzem Koronom. Dzisiaj meta w Durbaszce, więc odcinek taki, z tego co patrzyłem, chyba 24-kilometrowy. Po drodze Trzy Korony, Sokolica, później przeprawa przez Dunajec, podejście tam przy tym schronisku na górę od schroniska Orlica, zaćmienie małe, no i później już tam grzbietem Pienin do Durbaszki. Więc taki jest na dzisiaj plan. Bardzo ciepło, w lesie przyjemnie. No i zobaczymy tylko, czy nie będzie wielkich tłumów na Trzech Koronach. Powinienem tam być gdzieś koło 11. Będzie takie jedno ostre podejście, a później już łagodnie pod górkę. Podejście takie 200-300 metrowe. Ale z przewyższeniem tam prawie 100 metrów.
mijam górkę Macelak, tam dalej gdzieś jest Macelowa Góra i za chwilę już przełem Trzy Kopce. To taka kaczka z Konarów. No, co do tej kuternogowej wczoraj, to no nie znalazłem, że tak powiem, etymologii tego szczytu nazwy. No ciekawe to wszystko. A tutaj taki klimatyczny, pieniński szlak i ścieżka. To co? Lecimy na Trzy Kopce Chochołów? Przełęcz Trzy Kopce. Tutaj zaczynałem szlak Trzy Kopce Chochołów dwukrotnie. Za drugim razem udało mi się przejść. No, także jestem tu. Po niecałych, po 2 miesiącach z kawałkiem. Czerwona kropa. No, jeszcze 2 km do przełęczy Szopka mnie czekają bez jakichś większych przewyższeń. Tam trzeba raz czy dwa pod takie małe górki wejść. No i z przełęczy Szopka to wymagające, nie pamiętam ile, chyba kilometrowe podejście właśnie pod Trzy Korony. Zobaczymy naprawdę jak będzie z ilością ludzi, bo ciągle w pamięci mam ten z tej majówki kiedyś, co byłem, co opowiadałem nieraz. No jest, wakacje są, jest piątek, więc też mimo wszystko nie jest weekend. Urlopy oczywiście są, ale jeżeli chodzi o rodziców, dzieci, no to ten urlop jest ograniczony w jakiś sposób, więc to już redukuje liczbę osób, które akurat w tym czasie mają tu wakacje. Ewentualnie wycieczki jakieś mogą być, bo na Pieninach to mam wrażenie, że zawsze są wycieczki. No więc zobaczymy, jak to będzie. 2 miesiące praktycznie i będę na Pieninach po raz trzeci w ciągu, no nie dwóch, do, w ciągu 2,5 miesiąca mniej więcej, no powiedzmy, no 3. Bo gdzieś tam byłem w środku maja, potem byłem tydzień później pod koniec maja, no i teraz. Ogólnie w Pieninach nie byłem latem. Zawsze to były jakieś okresy majowe. W zasadzie maj. No to jest taki, kurczę, okres, w którym te Pieniny rzadko, ale właśnie odwiedzałem. Czy to było podczas Korony Gór Polski. Ten pierwszy raz, kiedy robiłem szlak, próbowałem Chochołów, To był czerwiec akurat, no ale też powiedzmy ten maj-czerwiec. Teraz właśnie byłem w maju dwukrotnie. No i jakoś tak to wychodzi. Jeszcze raz byłem na Trzech Koronach, ale przy jakiej okazji? Nie, chyba to wszystko, no. Więc faktycznie taki to był okres, zawsze wiosenny.
Natomiast teraz jest środek lata i ciekaw bardzo jestem, jak te małe pieniny będą zwłaszcza wyglądać właśnie w tej letniej aurze, bo wiosną to po prostu też jest coś wspaniałego. No ale myślę, że skoro Hala Majerz wygląda tak, jak wygląda, to i te małe pieniny również będą się tak pięknie prezentować. Co to za zieloność? Nie ma tu takiej, jak mi się na ekranie pojawiła. Ale się odbija to zielone światło. No już zobaczyłem na trzech koronach na zbliżeniu aparatu, że tam na tych schodkach na szczycie jest kolejeczka. No to oczywiście jeszcze nie mówi o żadnym dramacie, bo kolejka tam po prostu na schodach to akurat może sobie być. Bardziej chodzi mi o to, żeby nie była to kolejka, która spowoduje, że człowiek będzie stał tam godzinę na przykład. Przełem czopka. No i kompletnie nie ma tragedii. Kasa od razu. Tutaj też jakiejś wielkiej kolejki nie ma na schodkach, więc pewnie tam pod samym szczytem będzie coś. Także fajnie, fajnie. Szybko to się uda załatwić. No, bo się obawiałem, że tu będą już zatory o tej porze. No pewnie będą po południu. Natomiast teraz jest jeszcze bardzo fajnie, spokojnie. No i tyle z trzech koron. Teraz kierunek do zamku, tam do ruin i trochę będzie obniżanie wysokości. No analogicznie do tego tutaj zwiększania. Później do kolejnej przełęczy, już tam się dojdzie do żółtego szlaku, tego który idzie do przełęczy Szopkę z Krościenka. Przełęcz Bańkow
gronik. No, a na razie tutaj troszeczkę stromizny. Dzisiaj przewyższeń dużo jest i później będzie trzeba znowu na tym szlaku do Sokolicy też takie górki przechodzić, choć o ile pamiętam, jak się z tamtej strony szło, to bardziej były strome podejścia niż zejścia, ale może mi się tylko wydaje, może to tylko tak chcę sobie wmówić. No, a na razie kilometr do ruin zamku. Bardzo sprawnie te trzy kolorami poszły, bardzo szybciutko, od razu w kasie, później tam jedynie kawałeczek pod samą tą platformą, stania może, nie wiem, 4 minuty i to tak, jeszcze tak bardzo dobrze, bo akurat można było się napić, chwilkę odsapnąć, na szczycie 5 minutek, zejście, odpoczynek, więc naprawdę przeszło to dużo sprawniej niż w ogóle sobie wyobrażałem, nawet o tej porze, nawet jak liczyłem, że nie będzie tragedii. Myślałem, że do kolejki będzie, że do kasy będzie kolejka jakaś. No, także naprawdę bardzo fajnie i można iść dalej. Zobaczymy, jak będzie na Sokolicy. No, myślę, że tam będą mniejsze tłumy niż na Trzech Koronach. I to jest odrobinę mniej popularny szlak, oczywiście również popularny i nieco bliższy, Skrościenka na przykład. No, ale myślę, że to, co najtrudniejsze, jest za mną. Choć oczywiście jest to ingerencja człowieka, te barierki, te schodki i tak dalej, to przyznam, że nawet lubię po czymś takim chodzić. Jest to estetyczne też, dużo łatwiej też czasami. Oczywiście to są schodki półtoraki. Nie wiadomo, jak, no, nie da się wyrównać kroku tak naprawdę, żeby obie nogi były tak samo obciążone, cały czas jedna musi schodzić, druga gdzieś tam podprowadzać. No ale fajnie się idzie. To jest co? Przełęcz pod Zamkową Górą? Czy co to jest? Nie, to jest polana Kosarzyska. Oto i ta polana. Mijam Zamkową Górę. Stromizna tutaj straszna. Na szczęście na Zamkową Górę się nie wchodzi. Zamkowa Góra jest w Górach Opawskich. Tam niedaleko Szędzielowej Kopy. Jak się idzie z Pokrzywnej na Srebrną Kopę i później na przykład na Biskupią. Więc to jest druga Zamkowa Góra z taką turnią potężną. Gdzieś tu powinno być za chwilkę to odbicie do tego zamku, do tych ruin. To gdzieś zaraz tu trzeba uważać, żeby tego nie przeoczyć. Tutaj chyba te schodki to są. No.
taka sobie dróżka prosto i w prawo. No i kawałeczek żółtym szlakiem razem z niebieskim do tego rozwidlenia, które już będzie mnie kierowało tymi to sokolą percią już w kierunku Sokolicy właśnie. No także tam będzie taka dość wymagająca trasa przez jakieś 3 km. No a potem jeszcze zejście z Sokolicy. Szutrówka, ociemny wier, Czertezik. Takie trzy górki, które się trawersuje szczyt. W każdym razie no tę wysokość tam w pobliżu tego szczytu trzeba tutaj zrobić. Więc to jest według mapy turystycznej 2,8 km i 290 podejścia do tego miejsca, gdzie się już wchodzi na szczyt Sokolicy. Natomiast no tak jak mówiłem, specyfika tej perci jest taka, że są takie, no właśnie nie pamiętam tutaj tych zejść, no bo jak tutaj szedłem tędy akurat, to zagadałem się z koleżanką Magdą, którą spotkałem wtedy na szlaku w pobliżu Czertezika zdaje się, i nie zarejestrowałem po prostu. Natomiast wiem, że z tamtej strony podejścia były naprawdę solidne. No i to takie zejście jedno z, które w drugą stronę było solidnym wejściem, zaczyna się, ale tam później będzie jeszcze takie jedno, właśnie nie wiem, czy to chyba w pobliżu Czertezika, które wybitnie pod górkę było męczące. Taka to jest trasa. Niby przewyższenie nieduże, ale trzeba co rusz takie krótkie, strome pokonywać. Jedno, zaraz kolejne. No na Sokolicę będzie, pod Sokolicę będzie Saigon na 300 metrach, 125 w górę. Jest ociemny wierch. Takie. Jedno takie ten, drugie takie tamten. No, taka wymagająca jest to ścieżka. Nie powiem. O Panie, znowu schodki. No, dzisiejsza trasa jest wymagająca. Na Czertezik teraz. Na tabliczce było napisane szlak eksponowany, więc gdzieś tam jakiś fragment może jest taki trochę bardziej
niebezpieczny, ale platforma widokowa tam jest. No i do Sokolicy, oby do Sokolicy, tak bym to powiedział. Zobacz, jak mnie zakręca. Widzę. Widzisz, jak mnie zakręca? Tak. O, 180. Widzę. Widziałem, że no i po systematyczne zejście z Sokolicy i kolejny taki trochę znak zapytania dla mnie, jak będzie z tą przeprawą, czy będzie od razu łódka, ile będzie ludzi, czy jest jedna łódka, czy więcej. No tu się rozrzedziło trochę, ogólnie dużo mniej osób niż przy trzech koronach, chociaż też troszkę było tutaj, a zwłaszcza na szczycie. No ale zobaczymy jak to będzie. Zależałoby mi jednak, żeby na drugą stronę przeprawić się Dunajca w miarę szybko. Występują jakieś przekłamania na mapie turystycznej tutaj w Pieninach. Pierwsze jest takie, że pod trzema koronami to miejsce, gdzie jest kasa, jest oznaczone jako 1000 metrów, no a trzy korony mają 979, więc tu jest jedno. No i przewyższenie odpowiednio mapa turystyczna także błędnie podaje, ale także z tej przełęczy ostatniej do samego podejścia do kasy na Sokolice też jest napisane, że jest 120 metrów podejścia, a tymczasem jest tylko pewnie z 30, więc tam też jest jakiś błąd. I to akurat była dla mnie bardzo miła niespodzianka, bo choć to 125 metrów na 300 metrach długości mi się wydawało dość dziwne, bo to jest stromizna większa niż na Bukowiec na przykład, to jednak wydawało mi się, że jest strome tam zejście i dłuższe, znaczy dłuższe, no, że może i trwa 300 metrów, ale że jest dłuższe, że jest bardziej strome. Tak mi się wydawało też, że je w miarę zapamiętałem. A tu się okazało, że kurczę, 3 minutki, takie podejście lekkie, znaczy strome, ale bardzo krótkie i już jestem nagle przy kasie. Więc tutaj coś jest z tymi punktami nie tak. Chyba to będzie trzeba zgłosić do mapy turystycznej, żeby to poprawili.
teraz. Proszę mnie nie mierzyli. Mam tam. Można przywieźć. Tak, słucham? Dzień dobry. Tak? Cześć. Jeszcze raz? Może nie, domów, nie, może będziemy, nie dojdzie tam. Nie będziemy końca, raczej przedłużać. Ale bo tam... No, chyba tak. No. No, ile rano, ile wczoraj poszło? A nie wiem. No i jestem na drugiej stronie Dunajca, po raz drugi. Przekroczyłem go podczas tej trasy, pierwszy raz w Rożnowie. Bardzo szybko, sprawnie po raz kolejny poszło. 3 minutki może czekania, łódka się zapełniła, no i przepłynęliśmy, więc czasowo wszystko naprawdę świetnie gra. Teraz idę tym bulwarem wzdłuż Dunajca, 0,5 kilometra. W Orlicy schronisku jakieś zakupy, coś do picia trzeba kupić świeżego. No i później będzie jeszcze ten mocny akord, czyli podejście tam na górę na Szafranówkę. No i znajdę się na grzbiecie Pienin. Oczywiście tam w sumie później na 6 km będzie trzeba jeszcze z 200 z kawałkiem w górę zrobić. Natomiast no to już będzie takie mało odczuwalne i tam raczej subtelne dość. Także w zasadzie to jest... mimo, że to małe pieniny będą i piękne widoki i tak dalej, więc też treściwe, to jednak jest taka schyłkowa faza już tego etapu. Chcesz zdjęcia tutaj? No i dokupione pićko w schronisku Orlica, a ja ruszam dalej. Jest po godzinie 15:12 i teraz moim celem jest wspiąć się znowu na wysokość do Szafranówki. Najpierw to będzie takie strome podejście, potem jeszcze przez kilometr systematyczne. No, ale 260-280 metrów trzeba zrobić, czy tam nawet pod 300. Podejście jest masakryczne w tym upale. O kurde. Ale jestem wyrąbany. Pewnie za chwilę jak się wypłaszczę, to znowu będzie ok. Ale dzisiejszy dzień, ta Sokola Perć. Kurde. I teraz no niezłe miasto. Na szczęście krótka i zaraz powinno być lepiej.
do szafranówki jeszcze to 15 minut. O, do cienia, do cienia. Podejście na szczyt szafranówki po pionowej ścianie prawie. O kurde. To jest jazda. To jest po prostu klasyk ze stromych gór w Polsce. Na krótkim odcinku, ale jazda mega. Dobra. Szafranówka zdobyta. Można iść dalej i już aż takich ekscesów nie powinno być. Pasmo radziejowe. Widziałem je kilkukrotnie podczas tej trasy, gdzieś daleko, ale przede wszystkim byłem z drugiej strony. Teraz mamy tam przechybę, ale jest i Radziejowa, i Wielki Rogacz, szczyt i meta, która jest pod szczytem. Jarmuta, czy też Jarmutka. Coraz mniej ludzi, jakieś pojedyncze osoby na szlaku, czy też grupki. Ja mam 4 km z kawałkiem do końca i szczerze mówiąc już mnie to bardzo cieszy, bo zmęczenie dzisiaj większe niż w jakimkolwiek z poprzednich dni. No co wynika z oczywiście trasy dzisiejszej. Także oby do Durbaszki. I krótki postój. Oj, tak wieczek. Lubaniusz, proszę zobaczyć, jak daleko. Tu 3 korony. No już widać jakie podwyższenie. Zaraz trochę zacznę podchodzić. No i też będę trawersował wysoki wierch, który jest chyba tam szczyt. No nie ma opcji, żebym wchodził na wysoki wierch. To jest za dużo by było, ponieważ trzeba by było wrócić w to miejsce na szlaku później. Tak więc ten piękny szczyt omijam. Wysoki wierch, cudowna góra z przepięknymi widokami, a tu mój trawers. Dalej tam to wyższe, to chyba już Durbaszka jest. I tam jest odbicie do schroniska. Za mną wysoki wierch, a ja tak wyglądam na kilometr przed końcem dzisiejszego etapu. Zmęczony,
ale przede wszystkim po prostu totalnie zgrzany jestem. Ja bym teraz po prostu tak sobie wskoczył do morza, czy do jeziora, czy do basenu i chyba od razu zaraz po prostu pod prysznic wskoczę, kurczę, zimny jakiś. Ach, naprawdę upał się zrobił. No i to grzanie na tych podchodzeniach naprawdę, naprawdę ostre. Za chwilę dochodzę do skrzyżowania niebieskiego szlaku z odbiciem drogi do Durbaszki. Tam jeszcze 600 metrów. No i będę się kwaterował, skończę 17:30 mniej więcej.